wspieraj projekt Niewiarygodne na Patronite. Link w opisie. Historia tego żołnierza to opowieść o Polaku z wyboru, który odegrał znaczącą rolę w tworzeniu marynarki wojennej II Rzeczpospolitej. W trakcie I wojny światowej służył w armii niemieckiej, ale już w 1939 roku stanął jako nieugięty obrońca polskiego wybrzeża w obliczu niemieckiej inwazji. Po kapitulacji Polski dostał propozycję służby w niemieckiej flocie, jednak zdecydowanie jej nie przyjął. Pomimo, że perfekcyjnie władał językiem niemieckim, zdziwił negocjatorów, prosząc o tłumacza. To wtedy padły słowa, które zapadły w pamięci. 1 września zapomniałem, jak mówić po niemiecku. Józef Unruk przyszedł na świat 7 października 1884 roku w Brandenburgu. Pochodził z niemieckiej rodziny szlacheckiej, która miała również polskie korzenie. Jego ojciec Tadeusz był generałem majorem w pruskiej gwardii. Matka Józefa, Izydora von Bunau, była hrabianką pochodzącą z Saksonii. Dzieciństwo Józefa było różnorodne pod względem językowym. Z matką komunikował się w języku niemieckim, z obojgiem rodziców rozmawiał po francusku, a jego ojciec uczył go polskiego. Pomimo, że Unrugowie byli potomkami starej niemieckiej rodziny baronów, ojciec Józefa nie ukrywał swojej polskiej tożsamości. Jego starsi bracia, Ludwik i Kazimierz, aktywnie uczestniczyli w polskich powstaniach narodowych. Walczyli pod biało-czerwonym sztandarem. W tym niezwykłym środowisku Józef Unruk już od wczesnych lat z pasją przyswajał wiedzę. Przeglądał albumy z rycinami przedstawiającymi polskich żołnierzy w mundurach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, a także z zapartym tchem wsłuchiwał się w opowieści swojego ojca na temat losów stryjów, którzy zginęli broniąc polskości. Pasja Unruga do geografii oraz jego fascynacja opowieściami o morskich wyprawach otworzyły przed nim mapę ogromnego świata. Opisy ekscytujących rejsów po oceanach i niesamowite przygody ludzi morza sprawiły, że coraz bardziej pragnął zrealizować swoje młodzieńcze marzenia i stać się marynarzem. Jednak zrealizowanie tych młodzieńczych marzeń nie było takie proste. Rodzice Józefa mieli odmienne plany dla jego przyszłości. Ojciec niechętnie przyjął decyzję syna, kiedy ten w ostatnim roku nauki w gimnazjum wyraził chęć kontynuowania edukacji w szkole niemieckiej marynarki wojennej. Tadeusz Unruk obawiał się, że jego syn podczas służby w cesarskiej marynarce szybko ulegnie niemieckim wpływom. W chwili wybuchu I wojny światowej Józef Unruk służył na pokładzie niemieckiego pancernika. Jednak już 7 sierpnia 1914 roku znalazł się w szpitalu marynarki wojennej z powodu choroby skóry – łuszczycy. Niestety, mimo podjętej kuracji, stan jego skóry nie poprawiał się znacząco. Unruk pozostał w szpitalu aż do końca sierpnia 1914 roku. Następnie przez kolejne 3 tygodnie oczekiwał na przydział do nowego okrętu, gotowy do kontynuowania swojej służby marynarskiej. W grudniu wysłano go na kurs do oficerskiej szkoły okrętów podwodnych i tak 7 lutego 1915 roku zaczęła się jego podwodna kariera. Prowadził działania w rejonie Morza Irlandzkiego, na Morzu Północnym, na wodach kanału La Manche i Atlantyku. 2 grudnia 1917 roku Unruk z powodu choroby skóry został odsunięty z jednostek bojowych i skierowano go do flotylli szkolnych okrętów podwodnych. 25 września 1918 roku Unruk został uhonorowany Krzyżem Żelaznym I klasy. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Unruk postanawia zrezygnować ze służby w niemieckiej marynarce wojennej i postanawia dołączyć do Wojska Polskiego. Zaledwie 2 miesiące po rozstaniu z mundurem niemieckim Józef Unruk, jako były oficer Kaiserliche Marine, przybył do Warszawy. Tam 19 maja 1919 roku zwrócił się do sekcji marynarki Ministerstwa Spraw Wojskowych z pisemnym wnioskiem o przyjęcie go do Wojska Polskiego, z zaliczeniem swojej 15-letniej służby w niemieckiej marynarce. W tamtym okresie polska marynarka wojenna właściwie nie istniała. Brakowało okrętów, regulacji, planów rozwoju floty oraz odpowiedniego przeszkolenia załóg. Dodatkowo brakowało środków finansowych na rozwój marynarki. Temu wyzwaniu mógł sprostać jedynie ktoś z takim doświadczeniem, jakie posiadał Józef Unruk. W roku 1925 Unruk objął stanowisko dowódcy floty w Gdyni.
Dzięki jego inicjatywie powstał port wojenny na Oksywiu oraz stocznia marynarki wojennej. Największym problemem w rozwoju marynarki wojennej były pieniądze. Z tego powodu UNRUG zainicjował utworzenie Funduszu Obrony Morskiej. Była to zbiórka, w której polscy obywatele zrzucali się na zakup okrętu podwodnego. Dzięki temu funduszowi udało się zebrać środki na budowę okrętu podwodnego ORP Orzeł, który wszedł do służby w lutym 1939 roku. Za swoje wybitne zasługi Józef UNRUG został awansowany na stopień komandora. W roku 1933 prezydent Ignacy Mościcki nadał mu stopień kontradmirała. Jego wkład w rozwój polskiej marynarki wojennej był nieoceniony, a jego zdolności organizacyjne oraz determinacja odegrały kluczową rolę w budowie polskiej floty morskiej. Po ogłoszeniu mobilizacji pod koniec sierpnia 1939 roku kontradmirał Józef UNRUG objął dowództwo obrony Wybrzeża, którą kierował z Helu. Polskie Wybrzeże stało się jednym z najsilniejszych punktów oporu podczas wrześniowych walk, a Hel po upadku Oksywia stał się ostatnim bastionem. W obliczu beznadziejnej sytuacji militarnej, rosnących strat i braku nadziei na pomoc ze strony zachodnich sojuszników, 2 października podjęto decyzję o kapitulacji garnizonu. Kontradmirał Józef UNRUG i inni polscy żołnierze znaleźli się w niemieckiej niewoli. Tutaj zaczyna się najciekawsza część tej historii. Mimo że UNRUG mógł liczyć na pewne przywileje ze względu na swoją służbę w armii niemieckiej, zdecydowanie ich nie przyjął. Niemiecka rodzina kontradmirała próbowała przekonać go do powrotu do Niemiec i ponownego podjęcia służby w Kriegsmarine na wysokim stanowisku. Jednak Józef UNRUG pozostał niezłomny i nieugięty. W niewoli prowadził praktyki biernego oporu, takie jak komunikowanie się wyłącznie w języku polskim lub angielskim, mimo że jako osoba urodzona i wychowana w Niemczech, biegle władał niemieckim. Zdziwił tym samym stronę niemiecką, ponieważ do rozmów wymagał tłumacza. To wtedy padły słowa, które zapadły w pamięci. 1 września zapomniałem, jak mówić po niemiecku. Nie podawał ręki niemieckim funkcjonariuszom obozów jenieckich. Mimo surowego traktowania i szykan, UNRUG starał się utrzymać morale i dyscyplinę wśród polskich jeńców. Zachęcał ich do aktywności fizycznej i intelektualnej. W niewoli przeczytał aż 400 książek po francusku i angielsku, jednak konsekwentnie odmawiał czytania po niemiecku. Kontradmirał Józef UNRUG po zakończeniu wojny znalazł się w Londynie, gdzie objął stanowisko zastępcy szefa kierownictwa marynarki. Jego pierwszym zadaniem po wojnie było zorganizowanie demobilizacji polskich sił zbrojnych na zachodzie. Został wiceadmirałem i zastępcą generała Stanisława Kopańskiego. Brytyjski rząd zaoferował UNRUGowi emeryturę, co wśród polskich żołnierzy na zachodzie było rzadkością. Najwyżsi rangą oficerowie mieli trudności w odnalezieniu się w powojennej rzeczywistości, głównie ze względu na wiek i brak doświadczenia zawodowego poza służbą wojskową. UNRUG odmówił przyjęcia emerytury. Był to znak solidarności z innymi żołnierzami, z którymi służył, a którzy owej emerytury nie otrzymali. W 1948 roku opuścił Wielką Brytanię wraz z rodziną, udając się do Agadiru w Maroku. Tam pracował przy kutrach, w magazynie i przy ładunkach w firmie dawnego znajomego z Gdyni. Od 1955 roku mieszkał we Francji, gdzie pracował jako kierowca ciężarówki przewożącej żywność. Zmarł w wieku 88 lat w 1973 roku. Został pochowany w kaplicy Zamku Branickich w Montresor nad Loarą. W swojej ostatniej woli zastrzegł, że jego prochy mogą zostać przeniesione tylko do wolnej Polski, gdzie godnie uczczą pamięć jego podkomendnych, oficerów marynarki wojennej 2 RP, którzy zostali straceni lub zmarli w więzieniach. To stało się możliwe dopiero w 2014 roku, dzięki ekshumacjom zbiorowych mogił i identyfikacji genetycznej. W 2018 roku prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie Józefa UNRUGa na stopień admirała floty, a zwłoki Józefa UNRUGa i jego żony Zofii zostały ekshumowane w Montresor i przetransportowane do Polski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 i 2 października 2018 roku. Admirał Józef UNRUG i jego żona Zofia zostali pochowani na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni.